W Galerii Jasielskiego Domu Kultury oglądać można obrazy Marka Wiatra oraz rysunki jego syna Tomasza. Ekspozycja nosi tytuł Sztuka Wiatrów i jest to szósta wspólna wystawa obu artystów. Marek Wiatr z wykształcenia jest śpiewakiem operowym. Jego drugą pasją jest malarstwo, dlatego uczył się u artysty malarza Stanisława Kochanka. Najczęściej i najchętniej maluje portrety i pejzaże. Kiedyś w Radiu Kraków, kiedy miałem chyba 20 parę lat temu wystawę, pani redaktor mówiła, że jestem takim dokumentalistą polskiego pejzażu. Może jest to i prawda, z tym, że bardzo wiele obrazów, które ja namalowałem, czy z cerkiewek, czy kościółek już nie istnieje, zostały tylko na moich obrazach. Albo uległy zniszczeniu te kościółki, albo spaleniu. Także w jakimś sensie jestem może dokumentalistą tego naszego polskiego pejzażu, chociaż nie ukrywam, że bardzo ciężko mi jest teraz znaleźć te motywy, które kocham, czyli snopy, kopy siana. Jest nam szczególnie miło gościć obu panów, pracę obu panów w naszej galerii. Pana Marka Wiatra jest to druga wystawa w Jaśle po 11 latach, natomiast pan Tomasz prezentuje swoje rysunki po raz pierwszy. Umawialiśmy się już dość dawno na tą wystawę, wreszcie udało się tą wspólną wystawę urządzić. Tomasz Wiatr z zawodu jest lekarzem. Jego przygoda z rysunkiem rozpoczęła się 9 lat temu. Koncentruje się głównie na portrecie. Od portretu de facto wszystko się zaczęło. Początek tworzenia to 2011 rok i wtedy powstał cykl portretów właśnie ludzi mediów, ludzi kultury. Myślę, że to była pewna forma konfrontacji, przede wszystkim z widzem, bo stwierdziłem, że to jest taki sprawdzian dla mnie, czy ten portret, który wykonam, czy akurat będzie na tyle realistyczny i widz, który będzie oglądał ten portret, czy rozpozna. Bo jeżeli tak, to znaczy, że portret się udał. Od tamtej pory ten portret gdzieś tam cały czas się przewija, ale oprócz tego to był akt, to było studium anatomii. No i cały czas te pomysły się rodzą. Jest to dla mnie powód do wielkiej dumy, do satysfakcji. Jestem pod wrażeniem tego, że mimo natłoku obowiązków zarówno syn, jak i mąż znajdują czas na realizację swoich pasji. Prace malarskie i rysunkowe panów Wiatrów zachwycają. Z nami nie od dziś, chociaż odkrywamy dopiero rysunek młodszego juniora. To jest niesamowite, że lekarz, który nigdy nie uczył się rysunku, który nigdy nie zgłębiał tej technicznej strony rysunku, potrafi wykonywać takie prace. Ekspozycja będzie prezentowana w Galerii Jasielskiego Domu Kultury do końca marca.